8 października wspominamy błogosławionego Marciona, pustelnika. Marcio żył jako pustelnik w Umbrii w XIII wieku. Wiadomości o jego życiu są pewne, bo zostały nam przekazane przez niemal jemu współczesnego pisarza Odorico da Forli, który cytuje je w swoim dziele Historia. Marcio urodził się w 1210 roku w Pieve di Compressetto w Umbrii, w prostej rodzinie chłopskiej. Przez cały czas pracował jako murarz, a w wolnym czasie poświęcał się pomocy chorym i potrzebującym. Miał 3 braci, Sylwestra, Leonarda i Filipa, którzy zostali księżmi. Kiedy Marcio miał 31 lat, opuścił świat, podążając śladami swoich braci i wielu innych jemu współczesnych. Postanowił naśladować świętego Franciszka z Asyżu, który zmarł około 15 lat wcześniej i zrewolucjonizował cały region Umbrii dzięki reformie ewangelicznego ubóstwa. Marcio zamieszkał w pustelni niedaleko Gualdo Tadino, opuszczonej przez franciszkanów. Przyjął regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego i przez 60 lat poświęcił się życiu w głębokiej jedności z Bogiem w warunkach wyrzeczenia i eremickiego ubóstwa. Słowem i przykładem budował ludność mieszkającą w okolicy. W ostatnich latach życia stracił wzrok. Chorobę tę przeżył z godną podziwu cierpliwością. Zmarł w skrajnym ubóstwie, w prawdziwym ubóstwie ewangelicznym 8 października 1301 roku w wieku 91 lat. Na wieść o jego śmierci przybył tłum wierzących, który był świadkiem licznych cudów, zwiększając w ten sposób jego opinię świętości. Mieszkańcy Gualdo zbudowali w niewielkiej odległości od miasta kościół zwany wówczas San Marzio, w którym błogosławiony został pochowany pod ołtarzem. W roku 1607 biskup Nacera Umbra przeniósł ciało błogosławionego do świątyni San Rocco pod Gualdo. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny błogosławionego Marciana, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.